14 maja w Katowicach odbyła się konferencja pod tytułem Pamięć historyczna na Górnym Śląsku. Czym jest i czym być powinna, która została zorganizowana przez Fundację Patriotyczną Silesia Superior. Celem konferencji było zjednoczenie wielu środowisk wokół spraw ważnych dla Śląska, a przede wszystkim pielęgnowanie regionalnej tożsamości. Od dłuższego czasu odczuwa się deficyt dyskusji. Na Śląsku mamy w tej chwili kilka obozów ścierających się różnych poglądów na temat historii Śląska. Ludzie w zasadzie ze sobą tak naprawdę nie dyskutują, tylko ciągle się kłócą. My postanowiliśmy zorganizować konferencję, w której wezmą udział zarówno przedstawiciele środowisk, nazwijmy to narodowych, prawicowych, polskich, tak, jak i osób, które może do tej formacji nie należą, ale na przykład bardziej skłaniają się w kierunku autonomii Śląska, tego typu zainteresowań. W związku z tym także i przedstawicieli ruchu Autonomii Śląska. Myślę, że taka była idea, żebyśmy zaczęli dyskutować, ponieważ no, najlepiej dyskutuje się, jeżeli ma się z kim, tak. Wadą szeregu inicjatyw jest to, że najczęściej zaprasza się tylko ludzi tej samej opcji i oni ze sobą dyskutują. Natomiast my uważamy, że jesteśmy zwolennikami pluralizmu, w związku z tym chcemy dyskutować naprawdę i realnie rozmawiać o problemach Śląska. Do udziału w konferencji zaproszono grono osób mających wpływ na życie regionu, w tym działaczy politycznych, społeczników oraz młodzież zainteresowaną tą tematyką. Podczas rzeczowych dyskusji poruszano ważne dla regionu zagadnienia. Opierano się na historycznej prawdzie, by podkreślać wpływ przeszłości na dzisiejszy kształt i uwarunkowania Śląska oraz przyszłość regionu. Tutaj możemy sięgnąć właśnie do tego imperatywu starożytnego, czyli historia magistra vita est, prawda? Czyli z nauczycielką życia korzystamy z niewielokrotnie. No nie wiem, czy się uczymy przede wszystkim, no, czy możemy korzystać. Na pewno moglibyśmy, gdybyśmy tę przeszłość starali się zrozumieć, nie tylko w sensie jakby krzywienia wzajemnych animozji, czy też pielęgnowania przede wszystkim partykularnych interesów pewnych grup, czy politycznych, czy narodowych, a przede wszystkim jako pewnego procesu, który miał miejsce i który stanowi o rozwoju dziejowym, prawda, o różnych kataklizmach, które w tych dziejach miały miejsce, czy o również no, wielkich dokonaniach, które stanowiły jego część. No, ja chciałbym mocno wierzyć, że historia nas będzie uczyła i będziemy z niej wyciągali wnioski korzystne. No, niestety to w skali tylko wiary pozostaje, bo praktyka uczy nas, że dość często jesteśmy zdolni do krótkich zrywów pamięciowych, potem wracamy do stałego repertuaru, czyli to zaognienie wzajemnych relacji znowu ma miejsce. Podczas konferencji wyrażano opinie na temat często trudnych faktów z historii regionu. Odwoływano się do ważnych historycznych wydarzeń i omawiano ich wpływ na Ślązaków. Górny Śląsk jest ziemią wyjątkową, ma niezwykle złożoną historię. Doświadczenia, na które składa się nasza współczesna rzeczywistość, powodują też, że mamy bardzo wielkie wyzwania i jestem głęboko przekonany, że poza tym zewnętrznym wizerunkiem dokonujących się zmian w sferze przestrzeni publicznej, piękniejących miast, jest wiele także zagrożeń, którym trzeba sprostać. Jednym z tych zagrożeń jest w moim przekonaniu niebezpieczeństwo niepotrzebnych podziałów pomiędzy nie tyle, bo pojęcie może wiele znaczyć, Górnoślązakami, ile ogółem mieszkańców naszego regionu, którzy w swoim interesie powinni być przedmiotem, podmiotem reintegracji. A więc przedmiotem naszej działalności musi być przede wszystkim upodmiotowienie ogółu mieszkańców Górnego Śląska, także w duchu lojalności wobec państwa polskiego. To trzeba mieć odwagę mówić i trzeba wyraźnie stwierdzać, że jednak w szeroko rozumianej naszej rzeczywistości publicznej, także politycznej, są siły, które być może starają się zbijać kapitał polityczny na własnych mieszkańcach. Więc temu trzeba w interesie ogółu powiedzieć po prostu nie. Będziemy rozmawiać między innymi o powstańcach śląskich. W mojej wypowiedzi będę podkreślał etos powstańczy jako coś dzisiaj nieco zapomnianego. Akurat tak się składa, że to dzisiaj zdemontowano na Placu Wolności pomnik radzieckich żołnierzy. Niegdyś stał tam pomnik nieznanego powstańca. I warto o takich rzeczach przypominać i wywierać presję społeczną, żeby nasi lokalni włodarze także poczuwali się do tej chlubnej historii i
zadbali o to, żeby on znowu tam powrócił. W ramach panelu dyskusyjnego zatytułowanego Historia Górnego Śląska, dylematy przeszłości, dylematy przyszłości, zastanawiano się nad m.in. dalszymi losami regionu i szansami jego rozwoju.